Proszę, gierę. Co ja tu robię? Jestem w nowej sesji, czy co? Ale jazda, ale śmiesznie, dobrze. Czemu ja tu w ogóle jestem? Ktoś mi w ogóle... Czemu ja tu w ogóle się... Co tu się działo w ogóle, ludzie? Jezus Maria. Czekajcie, mój pojazd. Okej. Dobra. Aha, czekajcie, w ogóle w opisie zmienię jeszcze link. Opis muszę zmienić, opis muszę zmienić. 21. Dobra. 1, 2, 3. O, dobra. Na razie nie piszcie Genesis. Nie zgłaszajcie się. Na razie nie zgłaszajcie się. Absolutnie. Dobra, wychodzimy. Poróbmy sobie stunty. Ops. Ops. Proszę bardzo. Zaraz zamówię swój cudowny motocykl. Tu gdzieś, tutaj nie przyjedzie. Jedziemy z tym, moi drodzy, jedziemy. Mechaniku, czyłaś. Jeżeli Magda nie odezwie się do 21, mniej więcej, to jeszcze raz będziemy losować, czyli bliżej 21 mogą być dwa losowania. Może się tak zdarzyć. Ja tam patrzę na czat też, żeby widzieć w razie czego. Okej. Oczywiście w razie czego napisała 13. Mówicie? Ktoś mi napisał, że napisała 13. Nie widzę. Magda czysta, zaraz zobaczmy. Miałem jeszcze napisać, jak wygram, to wyślę donate o zawartości 20 zł. A o, ty próbujesz mnie tutaj przekupić. Wiesz ty co? Nieładnie tak. Ja już tylko szybko zerknę, czy Magda faktycznie napisała. Czy ktoś mi ściemnia. Nie ma. Trochę przewinąłem sobie do góry, ale nie widzę. Sprawdzam, bo może być tak, że coś, powiedzmy, się przewiesiło przy tej ilości osób, ale nie, nie mam wiadomości. Ktoś tu ściemnia. Dobra. Bo tam system automatycznie wyłapuje. Jeżeli ta osoba, która wygra, coś napisze na czacie, automatycznie ja wszystko widzę. Przynajmniej w momencie, kiedy jestem... tutaj. Dobra, na razie nic nie ma. Dobra, wracamy do gry. Gdzie jest mój motocykl? Halo, tutaj. O, jest, świetnie. Więc wracamy do gry. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, żeby zostawić lajka na fanpage'u. Przynajmniej jeżeli chcecie wiedzieć o nowych filmach, albo przynajmniej chcecie wiedzieć o nowych giveaway'ach i o nowych live'ach. Iwona, Boże ludzie, pomagajcie. O kurczę. Nie czytaj tego, Iwona. O nie. Iwona, Boże ludzie, pomagajcie. Paweł nie daje mi jedzenia i picia. Pomocy PAWEUTZWYROLU, jak możesz mi to robić? PYRPYRPYRPYRPYR 4 złote. Ale brzydko mi... Iwona, nie czytaj takich rzeczy. Jakiś gryzonie, nie gryzonie. Dobra, jak mówicie, że napisała 13, bo widzę, że tam większość osób napisała 13. Ja sobie zerknę. Ja sobie to sprawdzę. Marcel. Paweł, pamiętasz mnie? Pozdrawiam serdecznie wszystkie czaty. Marcel, dzięki za donację. Również się pozdrawiam. Macie pozdrowienia od Marcela. Dzięki wielkie. Czekajcie, zróbmy tak. Co jest grane? Co tu się odprawia? Ludzie! Jakieś ludki na mnie spadają. Czy wy to widzicie? Zwłoki na mnie spadają. Moje zwłoki. Wiktor Wesu. Ostry Pawełku, jeśli wygram hotel, to zostanę twoim top donatorem. O kurczę. To jest próba przekupstwa. Absolutnie na to nie idę. Wybacz, Wiktorze, ale nie. Odmawiam. Niestety, Wiktorze, muszę ci odmówić. Ja zostawiam to losowi. W zależności kto co... w zależności od losu można wygrać, a nie, że... że przekupić. Nie, absolutnie. Nie zgadzam się. Rozpędzony tygrys właśnie próbuje wskoczyć. O kurczę, coś mi... O nie, no patrzcie, jakiś cheater w ogóle tutaj. Patrzcie, co się dzieje. No nie, no... Czekajcie, bo... O nie, no pieniądze mi sypiesz. O, żeż kurde. Dziękuję. Do widzenia. Widzieliście, zaczął pieniądze mi sypać na łeb. Także ja wychodzę z online'a. Będę grał w swobodnym, przykro mi. Podziękujcie panu, który sypał pieniążkami. Jeszcze raz, odpalimy sobie sesję prywatną. Okej, online. Najpierw mi się dosiadł do motocykla, a później
Później zaczął mi sypać pieniążkami. Sesja tylko dla zaproszonych. Tak jest. Dziękuję. Chciałem dać 3 minuty, ale myślę, że poczekamy chwilę. Dobra, weź no tutaj dołączymy się do cudownej sesji. W razie czego Magda Brzostek, jeżeli napisałaś na czacie 13, a mi się tutaj nie wyświetla 13, napisz to w prywatnej wiadomości, jeżeli możesz. Prywatnej wiadomości na YouTube, ja sobie to sprawdzę po prostu w prywatnej wiadomości na YouTube, jeżeli faktycznie wysłałaś tę wiadomość, to wtedy zobaczę, bo pisze cię 13 i teraz... Czekajcie, Magda... Nie wiem, bo tu dużo osób pisze 13. Ja sobie zobaczę, bo ja tam nie miałem możliwości, żeby zobaczyć. Ale nie widzę Magdy, sobie przewijam. Magda, nie widzę Magdy. Bo ktoś się podawał za Magdę, wiecie? Bo ktoś się podawał za Magdę, to wtedy nie wyświetli. Na pewno Krzysztof numer 1, jasne! Od razu. Od razu już numer 1. Nie widzę tutaj Magdy. Wy chcecie po prostu odsłonić już liczbę. Ja to czuję. Tak, wiem, że fake. Widzę, bo powinno mi się wyświetlić. Magda mi na razie nic nie napisała. Jeżeli nie, to po prostu zrobimy restarcie. Ja sprawdzę, czy prywatna wiadomość od Magdy jest jakaś. W razie czego. Bo jeżeli faktycznie Magda coś napisała na czacie, a nie napisała, to niech wyśle prywatną wiadomość na YouTubie. Także Magdo, napisz na czacie, jeżeli w dalszym ciągu nie widzę, napisz prywatną wiadomość na YouTubie i to sprawdzę. Kubek, co ty piszesz do mnie? Co to za donacja była? O czym ty mówisz? Dobra. Słuchajcie, jestem w sesji dla zaproszonych. Wybaczcie, ale niestety... Ile tam mam? 35 tysięcy. Ktoś mi na 35 tysięcy na głowę sypał. Także nie mogę sobie na to pozwolić. Nie toleruję czegoś takiego. Także tutaj dajemy tak, Rufian, o. Dobra. Okej, wiem, że nic nie napisała, bo powinno się wyświetlić. Wszystko tam działa, sprawdzam, wszystko działa. Także później podejrzewam, że może być tak, że nie napisze. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego nie napisze. Chyba się nie spodziewała, że wygra. Pewnie dla jajców napisała, wiecie? Coś tak czuję. Dobra. Teraz wiem, czemu ta sesja, w której grałem, troszkę lagowała. Dlaczego delikatnie ta sesja lagowała? Po prostu był cheater. Oszukista, jak to mówią. O, od razu lepiej. Od razu lepiej. Dziękuję. Nie, ale serio, kurczę, jeżeli mam grać z kimś, z grupą osób, które gdzieś tam oszukuje, to wychodzę. Maciej Michalik, tej Magdy nie ma już na live'ie, o kurczę. O Boże, Boże, Bożenko, elo, pozdrów 5 zł. O Boże, Boże, Bożenko, pozdrawiam cię bardzo gorąco, dzięki za donację. Jeżeli ma na live'ie, no to nie szkodzi, słuchajcie. Przy drugim losowaniu zrobimy sobie... Przy drugim losowaniu... Nie wiem, o co chodzi. Przy drugim losowaniu zrobimy po prostu 2 losowania i wylosujemy 2 osoby. Będzie szczęśliwie, każdy będzie mógł coś wygrać. Tak jest. Tak, zrobimy nowe losowanie po prostu. Na razie nie zgłaszajcie się, nie zgłaszajcie się. Okej. Ups. Ja wiem, że Magda ma prywatne subskrypcje, ale to wiadomości na jej czacie są widoczne. Dokładnie. Dobra. Spróbujmy. Swojego szczęścia. Wow! Szlak. Prawie mi się udało wskoczyć wyżej niż zwykle, ale... Niestety, ktoś chyba nie trzymał kciuków. Ktoś chyba nie trzymał kciuków, tutaj coś czuję. Dobra. Gdzie tu mogę polecieć? Wyżej. I dalej. A! Od razu lepiej. Nightbot mnie chyba nie lubi. Piotrze, nie przejmuj się, Nightbot wszystkich kocha, tylko inaczej. Nightbot to jest Nightbot. O, tak się robi dzikie snuty. Słuchajcie, inaczej kompletnie, słuchajcie, gram na teraz prywatnej sesji. Wszystko przez to, że był cheater, była osoba, która gdzieś oszukiwała. I od razu zupełnie inaczej, nie ma lagów, jest, kurczę, płynnie. Zupełnie inaczej się stuntuje. O, wszystko cudownie mi idzie teraz. Dobra. Czekajcie, gdzie ja tu mogę hopsnąć sobie? Ja tu chcę hopsnąć gdzieś wyżej.
wyżej, najwyżej. Ciupinkę wyżej, czekajcie, może tutaj, stąd, tu. Jest tutaj coś, nic nie ma, kompletnie nic nie ma. Dlaczego tu nie ma budynków, się pytam? Powinny być budynki do hopsania. Specjalnie dla mnie. O nie. Będzie losowanie. Mówicie, że Magda jest? Zobaczymy. Jak coś napisała, to będzie mi się wyświetlało. O nie! Krzywda! Umieram. Nie, dobra, przeżyłem. O! No całe szczęście. Całe szczęście. Będzie dobrze. Spokojnie, losowanie będzie. Będzie losowanie, moi drodzy. Będzie jeszcze. Okej. Patrzcie, kamień. Nie, kamień. O nie, no to za wysokie. Za wysokie. Jeszcze tak krzywo upadł. Słuchajcie, powinienem chodzić do dentysty regularnie tym postacią. Taka ilość wypadków, słuchajcie. Ja powinienem mieć tytanową szczękę, co najmniej. Co najmniej tytanową szczękę. Albo coś lepszego, nie wiem. Coś na pewno lepszego. Znacznie lepszego, mocniejszego. Diamentową jakąś. Czy będę na tym spiku po live'ie? Tam widzę pytanie regularnie. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Zobaczymy bliżej końca live'a. Jak to będzie się działo, jak to będzie się czuł. Kondor, kto się nie odezwał, a wygrał? Magda, czekajcie, zaraz ci powiem. Ci powiem zaraz. Magda Brzostek wygrała, a się nie zgłosiła. Aczkolwiek zapisałem sobie profil, także nie radzę się podszywać. To znaczy inaczej, nawet nie dacie rady się podszyć. Bo system automatycznie... O, tu mogę wskoczyć na budynek! A system automatycznie sprawdza, czy to jest dane konto. No sprawdza wiadomości z danego konta. Czekajcie, zrobimy, spróbujemy wskoczyć na ten budynek tam. A nuż się uda. O, przeskoczymy jeszcze nad pociągiem. Albo i nie. Oscar. Szkoda, że nie wygrałem nic 21 stycznia, miałem urodziny. No widzisz. Norbert, koleżanko Paweł. Orzesz ty. Skąd wiesz, że się zakochała? Norbercie, skąd wiesz, że się zakochała? Skąd wiesz? Kto ci takie informacje sprzedał? Ja bym chciał wiedzieć. Joanna, wytłumacz się. O co chodzi? Czekajcie. Zróbmy to tak, na bezpiecznie. O nie! To nie jest to jest niebezpieczna wersja. O nie, to się tak łatwo nie zrobi. Dobra. Znajdźmy jakieś bezpieczne miejsce do wyskoczenia. Gdzie ja tu wyskoczę? Tu wyskoczę? Będzie bezpiecznie? O nie! Nie stanął mi motocykl. Widzieliście to? Dajcie poradę, chłopak zerwał. Kurczę. Znaczy nie mój, nie, ja nie mam, co to było? Ej, co się stało? Motocykl mnie zabił. Karol, kiedy hasło? Patrz opis. Dzięki za donację, pozdrawiam cię. W opisie jest informacja. Dobra, czekajcie, mam super samochód. Mój motocykl jest agresywny i zabija ludzi, wystarczy do niego podejść. Nie wiem, co jest grane. Kompletnie tego nie rozumiem. W życiu mi się coś takiego nie trafiło. Nie zdarzyło, żeby motocykl mnie zabił przez dotknięcie. Pozbywam się niepotrzebnych samochodów automatycznie. Czekajcie, wysiadaj. O, dobra. Wsiadaj. O! Ostrożnie, ten motocykl zabija. Niegrzecznych. Widocznie bym niegrzeczny mnie zabił. Tak się zdarza. Tak jest, bliżej 21. Dokładnie tak. Tak będzie losowanie mniej więcej. Bliżej 21. Czekajcie, co tu się dzieje? Aha. Dobra, tu mamy jakieś ten. Aha, śmietnik! Ha! Uwielbiam śmietniki. Znaczy w sensie, wiecie, skakać po śmietniku. Nie, że grzebać czy coś tam, albo... Nie, nie o to chodziło. Kurczę, bo zaraz będzie... Sam się wkopuje. Sam się wkopuje już. Patrycja, witam, spóźniłam się, pozdrawiam. Jak mogła się spóźnić? Ja nie wiem, naprawdę. Będzie kara.
Dzięki za donację, witam cię. Dobrze wpadłeś. Ja nie wiem. Czekajcie. Patrzcie, jak ten motocykl co jest grany? Czemu on tak skacze? Ja wiem, że to jest do stuntowania, ale on tak nigdy nie skakał elegancko. On skacze jak szalony. Rozchopsiany jest taki dzisiaj troszeczkę. Dobra, tutaj już widzę potencjał. O nie! Nie udało się niestety. Jeszcze mój motocykl utknął bezpośrednio. Co jest z nim? Te motocykle są coraz bardziej brutalne w ostatnich czasach. Nie wiem, kto je tworzy. Co zrobię za karę? Nie wiem, co zrobię za karę. Już chcecie wiedzieć, jaką karę wymyślę Patrycji? Aha, nic bardziej mylnego. Kartony zabijają. Mogliście o tym wiedzieć. Też mogę o tym wiedzieć. Jak mogliście się spóźnić? Ja nie wiem. Będzie, dla wszystkich kara będzie, o, tak. Nie, no też nie mogę na tym strzelać, hopsać. Dzień dobry, witam wszystkich nowych przybyłych. Dzień dobry, łapka dla was, pozdrawiam. Dziękuję za nowe subskrypty, dziękuję za donacje, dziękuję za wsparcie i za pozdrowienia, łapka. Jeremiasz, pierwszy raz jak cię zobaczyłem z tą Madzią, jak nagrywałeś mapkę? Aha. Czyli pierwszy raz mnie zobaczyłeś, jak nagrywamy z Madzią. Z panią MMM, czyli Madzią. O szlak. No świetnie. Bardziej krzywdy sobie nie mogę zrobić, co nie? No pewnie, że nie. Tylko ja tak potrafię. Coś piszecie numer 15, czyli żeby Magda napisała numer 15, ja sobie to sprawdzę. System sam wyłapuje. Okej, dobra. Już, rozpędzam się jeszcze raz, bo mam w planach tam skoczyć. A to nie jest taka prosta hopsialnia. Orzesz ty normalnie. Pod prądem czy jak? To jest po prostu niesamowite. Gdzie jest motocykl? O, tu jest, dobrze. Przy śmietniku, tam gdzie jego miejsce. Tam gdzie zawsze jego miejsce było. O, tu jest fajne miejsce, patrzcie. Już tutaj, już się rozpędzam. Zaraz tu przeskoczę. Tylko taki porządny rozpęd weźmiemy. Jeszcze się rozpędzam, jeszcze się rozpędzam, jeszcze się rozpędzam. Dobra, dobra, okej. Stąd się rozpędzimy, słuchajcie. To będzie taki niesamowity mega skok, którego nikt nigdy nie robił i nikt nigdy się nie spodziewał. I on jest w tym momencie gdzieś tutaj, tu. O. Wow! Proszę o GG. Dajcie spadochron, ludzie! Dobra, na szczęście przeżyłem. Jestem z gumy. To jest plastuj, słuchajcie. Moja postać to jest plastuj. Ona sobie po prostu tak hopsa. Tak. Dlatego przeżywa, potrafi przeżyć. Słuchajcie, jeszcze raz tutaj się rozpędzę, zobaczmy co się uda. Nie piszcie numer 15, wystarczy, że Magda napisze. Dziękuję za GG. Jeżeli Magda napisze 15, to automatycznie mi się to zapisze. Nawet jeżeli tego nie widzę teraz, to ja to mogę sprawdzić. Ja to jestem w stanie sprawdzić. Słuchajcie, pięknie tutaj, piękne loty. Ja powinienem otworzyć własną linię lotniczą. Paweł Airlines. Tak jest. I latacie motocyklami, nie? Bilet do Miami? Proszę bardzo. Tutaj motocykl. Proszę, może pan lecieć. Oj, teraz to niestety zrobiłem sobie krzywdę bardziej. I jeszcze motocykl wbiłem na sam szczyt. Świetnie. O, świetnie. Nie no, super. Kurczę. Mój motocykl jest na dachu i jest zakrwawiona ściana. Potrzebuję furgonetki albo na przykład... o, tirówka. Może być tirówka. Halo? Halo? Proszę, kurczę, poczekaj pan. No co za łeb. Chyba muszę zamówić nowy motocykl. A poczekajcie, jest furgonetka? Jest tu furgonetka. Stój! O! Ach, dobrze, potrafię zatrzymywać okazję. Karol, czy można dołączyć do ciebie na Xbox One? Aha, One. Bez płacenia złotówek online. Wiesz co, tutaj obawiam się, że gra w Xboxie za darmo chyba jest niemożliwa. Ale może się mylę. Zresztą nie ma możliwości, żeby grać wspólnie, kiedy ja gram na PC. Niestety, to tak nie działa, mój drogi. Ale do ekipy chyba możesz dołączyć, jak dobrze mi wiadomo. Nie tak, no nie umiesz przeskakiwać. O, dobrze, dziękuję. No patrzcie. No co za... No nic, dobra, muszę jeszcze raz wezwać swój motocykl.
Słuchajcie, jeżeli chodzi o osoby, które wygrają, jeżeli ktoś wygra, tak, w losowaniu, to ja automatycznie widzę jego profil. Automatycznie znam, to jest oczywiście ogólnodostępne, każdy wie, specjalny, długi klucz danego profilu. Ja ten klucz porównuję z profilem, który się do mnie odzywa. A jeżeli chodzi o numerek, to oczywiście osoba, która napisze, która wygrała, jest wtedy na czacie. U mnie to wtedy się wyświetla. Nie wystarczy nazywać się tak samo, nie wystarczy, żeby konto nazywało się tak samo, nie wystarczy, żeby był ten sam awatar. Dodatkowo trzeba mieć dokładnie ten sam numer konta, profilu. A to jest niewykonalne. Ponieważ numer profilu na YouTubie jest unikalny dla każdego konta. Dlatego nie da się podszyć pod inną osobę. Tak to działa, moi drodzy. Jesteście bezpieczni, jeżeli ktoś wygra, to naprawdę ta osoba, która wygra, dostanie tę nagrodę. Nie ma możliwości, żeby ktoś się po nie podszył. Dobra. Muszę wezwać swój cudowny motocykl. Przy okazji, witam wszystkich nowo przybyłych i ekipa. Pamiętajcie, nowa ekipa jest. Nowa ekipa w GTA Online. Jest dużo nowego miejsca. Także możecie dołączyć. Wysyłam zwykle zaproszenia. Zaraz będę wysyłał zaproszenia, może też zagramy sobie. Teraz zobaczymy, nie wiem, czy dokończymy to z stuntami już dzisiaj. Pomyślimy, zobaczymy, przekalkulujemy. Wiem, że się podszywają, widzę. No rany. Chyba nie chcą drugiego losowania, coś czuję. Próbują wszystko zrobić, żeby nie było drugiego losowania. Aaaa, turbo! O kurczę. Szlak! No i zabijmy się, słuchajcie. Jeszcze pieniążek mi upadł, widzicie, na pieniążek leży. Paweł, pieniążek ci upadł. Musisz się schylić. Jaka śmieciarka brzydka. Wiecie co? Śmieciarka była naprawdę bardzo fajna. Naprawdę była bardzo oryginalna, bardzo fajna. Jeżeli przynajmniej mówicie o Scrap Mechanic, o odcinku dzisiejszym Scrap Mechanic, śmieciarka jest genialna. No może tam kroje kwadratowa. Oj tam, no. Nie ma co się czepiać. Janek. Co to za muzyka w tle? Pozdrawiam serdecznie ciebie i czaty. Macie pozdrowienia od Janka. Dzięki Janku, pozdrawiam cię również bardzo gorąco. Jeżeli chodzi o muzykę, to jest muzyka pobrana z Epidemic Sound Player. Taki specjalny serwis do muzyczki. Dobrze, czekajcie. Ja pojadę tutaj, patrzcie, zobaczymy. Pojedziemy tędy. Jak już tu wskoczymy ładnie, elegancko. No świetnie. Świetnie. No jest, i tak tu więcej nie skoczę. Ale znajdziemy coś innego. To jest to miejsce, gdzie można hopsać. Śmietnik? Nie, to nie jest śmietnik. Czekajcie, czekajcie. Co to było? Nie, śmietnik, ale na tym śmietniku się nie wybije. Jak macie kanał na YouTube i chcecie się wybić, to najlepiej na śmietniku. Od razu mówię. Idealnie, jak w GTA w stuntach to działa, to na YouTube też musi działać. Jak nazywa się muzyka, która teraz leci? W chwili obecnej Never Give Up. Never Give Up, czyli nigdy nie poddawaj się. Coś w tym stylu. Wcześniej leciało Maximum High. Pojedziemy do mojej tajnej bazy. Weźmiemy nasz cudowny samochód. Postuntujemy jeszcze autem. Czekajcie tutaj. O, tutaj muszę iść. Patrzcie, jakie ładne auto tu stoi. Ale ładna bryka. Cudowna. Dobra. To jest moje tajne laboratorium. Tutaj testuję samochody. Czekajcie, musimy zejść trochę niżej. Nie wiem, po co tyle, co tutaj się łazi, co to ma być? Okej. Poproszę moją brykę cudowną, o, dziękuję. Od razu milżej i lepiej. No coś mi teraz, słuchajcie, na początku te stunty fajnie poszły, ale zrobiła się noc. I w nocy to już po prostu jest tragedia. Się stuntować nie da. I go miał. Zaprosowanie dla moich kotów. Pozdrawiam ciebie i czaty, dzięki wielkie, pozdrawiam cię również bardzo gorąco. Dzięki wielkie. A, pojedziemy tędy, zrobimy tutaj rozróbę. Zniszczenie, o kurczę. A, to jest to. Hops. O kurde. O nie. No i patrzcie, już zniszczymy auto. Już zniszczyłem, już mi drzwi zaraz wyrwę.
Już mi maska wypadła. Jak ładnie wygląda teraz. Jakby specjalnie taki stunigowany był. Przynajmniej tak by to udawał. Ja muszę znaleźć... Gdzie się? Tu jest autostrada. Co jest, chłopie? Na autostradzie nigdy nie jeździłeś, czy jak? No. Naucz się jeździć, a później jedź. No, przepraszam, jakie rozwala hops? Co? No, hops jest bardzo ważnym hopsem. Czy zrobię dzisiaj jeszcze jakieś misje? Jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć. Chyba nie. Misje, nie wiem, o czym mówisz. Czekaj, jakie misje? Misje nie. Misje to nie jest dobry pomysł. Ja muszę znaleźć małe budynki, na które mogę wskoczyć. To auto już wygląda coraz gorzej. Nie, zrobię zniszczenie. Zniszczenie zrobimy. Co to znaczy zniszczenie? To znaczy boom. Ale zostawię więcej rakiet na policję. Halo, panie policjancie. No i co, nie ma policji? Tu auto płonie. Poczekam przy płonącym aucie. Może ktoś przyjdzie. Właśnie mówię, no już... Wydało się, zrobię rozpierduchę. Tylko czekam na policję, bo policja nie chce przyjechać. Żenujące po prostu. Gdzie ta policja? Halo? O, tam gdzieś jadą. Zgubili się. O nie! Opona pękła panu policjantowi. Ja nie w tą stronę, do miasta pojedziemy. W mieście są lepsze rzeczy. O, betoniarka! No, patrz, uderzył, dzięki! Uderzyłeś mnie, typie. Niedobrze. Wow. Okej. Brutalna siła rakiet zaczęła działać, moi drodzy. Isaro, pozdrowisz, pozdrawiam cię bardzo gorąco. Dzięki za donację, łapka dla ciebie. Dzięki za wsparcie. A wam dzięki za pozdrowienia, bo widziałem, że były na czacie. Także dzięki za pozdrowienia. Również pozdrawiam, oczywiście. Aczkolwiek teraz mi policja goni. Nie wiem dlaczego. Patrzcie, betolajka. Ej, nie mam już amunicji w działkach. No gdzie się, typie, pchasz? Widzisz, że jadę. Ci zaraz pokażę, zobaczysz. Patrz, masz. Łap, chwytaj. Chwytaj dzień. Gdzie się to... O kurczę, przepraszam, nie zdążyłem skoczyć. Tego tutaj strzaskamy. Czekajcie, o. Pan upadł. O nie! Zostawcie mnie! Kurczę, to słaba sytuacja. O! Na dach! Na dachu jest bezpiecznie. Ciepło i bezpiecznie na dachu, co nie? Dobra, musimy się gdzieś schować. Jezus, co ta policja mnie tak ściga? No, czy ktoś wie dlaczego? Napiszcie na to, o co chodzi z tą policją. O co? Co oni ode mnie chcą? Bo co, nie zapłaciłem mandatu, podatku, czy co tam? Patrzę, czy gdzieś tam, no... Szukam, bo tu jeździł przed chwilą chyba pociąg. O, jest, jedzie pociąg! Dobra, jadę na pociąg. Pociąg w Bieszczady, słuchajcie, pociąg w Bieszczady jest bardzo fajnym pociągiem, warto na nim jechać. Zawsze uciekniecie policji. Okej. O! Ops! Proszę bardzo. Sobie zaparkuję tutaj. Czemu on wysiadł obok? Stój! Mój... Kurde. Moje auto! Nie zabijaj! Nie zabijaj! Moje auto muszę odzyskać. Stop! Stop! Poczekajcie! Kurde, zabiją mnie. Umieram. Umieram. Czego gonisz? Boże, typie. Słuchajcie, mój samochód jest na pociągu, a pociąg pojechał. Co jest grane w ogóle? Zobaczmy na mapie. Aha, do mojego dobra. Samochód został dostarczony do mojego podziemnego magazynu, świetnie. To nie jest tak źle, myślałem, że będzie gorzej. I słuchajcie, co powiecie, żeby zrobić jeszcze jakieś wyścigi, albo przynajmniej... O, linię śmierci może zrobimy, linię śmierci zrobimy, to jest dobry pomysł. Wyjdź, staruszku, starszy panie. A nie, to jest, nawet nie jest taki starszy pan nawet. Czego mnie gonisz? Ganianego gramy. No i co?
No nic, dobra, ja odpalę linię śmierci w takim razie, cześć. Łapnąłeś mnie. Poczekaj, muszę wyjąć broń. Nie bij mnie, no czekaj, nie bij. Kurczę, Janek. Policja mnie goni, bo losowania nie robię. Orzesz, faktycznie, widzisz. Losowanie dopiero będzie. W sklepu się ma, Paweł, pozdro dla ciebie i dla chatu. Pyr 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 pyr. 4 złote. Dzięki, macie pozdrowienia, dzięki, również pozdrawiam. Pyr pyr pyr. Dobra, tryb adwersarza, linia śmierci, poproszę linię śmierci w takim razie. Dawno nie było linii śmierci, ja myślę, że jeszcze linię śmierci sobie dzisiaj zaliczymy. Troszkę stąd to było, troszkę tego, najpierw jeszcze linię śmierci załapiemy. Gdzie jest ta linia śmierci? Nie minąłem? Chyba nie. O rany, hasta la vista może nie. O, jest linia śmierci, dziękuję ci, linia śmierci znalazła się. Odpalajcie grę. Zaraz wysyłam zaproszenia. Tylko wezmę jakieś tu fajną linię śmierci, taką sympatyczną, ładniutką. Która była fajna? Aż taka chyba, szóstka była chyba fajna. Szóstka była dość intensywna. Weźmy szóstkę, tam jest troszkę ciasno. Lubię. I nie męczcie Iwonki, nie męczcie Iwonki, nie piszcie pyr pyr pyr. Nie piszcie jej wakurów albo jakichś tam innych rzeczy brzydkich. Bo ona się później trochę zniechęca i nie zawsze później czyta. Dobra, 10 zabójstw, zatwierdzam ustawienia, wysyłam zaproszenia do znajomych, nieznajomych, do ekipy. Docelowa 3 rundy damy na przykład. O. Myślę, że to jest dobry pomysł. A w międzyczasie ja zobaczę, czy Magda coś napisała. Magda nic nie napisała dalej. Kurczę, Magdo. Zobaczę prywatne wiadomości jeszcze, może w prywatnych wiadomościach może coś tam jest ukryte. Może Magda napisała prywatną wiadomość jakąś. Wiadomości. Zobaczmy, tutaj nie ma. Tutaj nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, tutaj też nie. To było 30 minut temu, jak dobrze pamiętam. Tutaj zobaczmy. Też nie. Też nie, dobra. Magda na razie się nie odezwała, więc podejrzewam, że będziemy mogli zrobić drugie losowanie. Magda się zgłosiła i wyszła, widzicie? No nie. Dobra, mamy 4 graczy, dobieranie zamknięte, proszę bardzo. Zaproszenia, gramy, jedziemy z tym. Proszę bardzo, linia śmierci specjalnie dla was. O tak. Aż muszę się napić. No nie, czemu jestem pomarańczowy znowu? Nie rozumiem dlaczego. W co teraz będę grał na odcinkach? Zależy, o co pytasz, Patrycjo. Nie wiem, o co pytasz, Patrycjo, także wiesz, to zależy. Dobra, 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 dobra. Jedź? No nie, no on miał przewagę. On miał przewagę. Dobra, dawno nie grałem, słuchajcie, w linię śmierci. Więc będę lamić. Lamić lamersko będę. Dobra, o jest, patrzcie, biusta, łapiemy biusta, słuchajcie, biuścik dla nas. Jakiś, nie powiem wam jaki. Ale mamy biusta. I to mocnego takiego, konkretnego. Piotrek PL, Paweł, pozdrawiam, nagraj więcej Scrap Mechanic, niszczenie maszyn, please. Jeżeli chodzi o niszczenie maszyn, na pewno będzie bardzo często, więc spokojnie. Co prawda nasze komputery nie wytrzymują tego. Ale spokojnie, będzie dobrze. Damy rajdę, będzie więcej. Jedną osobę dorwałem. Drugą osobę dorwałem, ale to przypadkiem, niechcący. Niechcący dorwałem tą drugą osobę. Czekajcie, bo tu się ktoś ściga. Tu się ktoś ściga, ktoś tutaj wa... O kurde, o nie. Ostrożnie, panie Pawle, ostrożnie. Bo się krzywda tutaj dzieje i... Okej, okay, tam widzę zielony z fioletowym się trzepią. Gdzie tam ciśniesz? Dobra, tu jest różowy, to nie, to różowego zostawimy. Zielony, o zielony tu jedzie. Czemu on się wbił we mnie? On chyba spadł, on spadł i się wbił, wiecie? To jest po prostu niemożliwe. O nie, Paweł, nie po ścianie, nie po ścianie. O szlak. O kurde, o.
Oho! No ładnie. Wiedziałem, że tak to się skończy. Wolałem się zabić, niż dać punkta. Wiem, że Berber dużo punktów później zbiera, więc nie będę tego robił. Nie będę rozdawał punktów. Dobra, odpaliłem się. Moja tarcza cudowna, pomarańczowa, cytrusowa, odpalona. Czekajcie, tutaj coś się dzieje, tutaj na dole walczą. Zacięcie. Się sprzątają nawzajem. O, chyba różowy zmarł. Różowemu się zdechło. Ktoś tu jedzie, zielony jedzie. Co ty tu skaczesz? Panie, nie skacz pan tak. Nie bądź taki do przodu. O, samobójstwo, no serio. Nie dał punkta, wiesz ty co? Wiesz ty co? Miałeś mi dać punkciorka fajnego jakiegoś, a nic. Oj, 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 oj. Dobrze. Ach, się ciepło mi zrobiło. Myślałem, że się rozbije. Słuchajcie, lecę po biusta. Nie ma biusta? Czemu nie ma mój biuścik? Halo? Gdzie mój biuścik? Dlaczego nie mam biusta? Zielony się zabił. Czekajcie, biusta na razie nie biorę. Tutaj leci fioletowy, różowy. Dobrze. Co to jest slow momo? Czemu spowolnienie czasu zrobiliście? Spowolnienie tempa. Czekajcie, bo tu się dzieje. O, zielonego jest! Zielonego strzaskałem! Fioletowy! Ty, niedobry! No co jest? Zbugowany! Jakaś siatka tu była. Niewidzialna siatka jakaś była i mnie zatrzymała. Co to ma być? Tak się nie robi. Brutalna siła mnie powstrzymała. Dobra. Mam biust. Znaczy ten. Turbo. Takie różne. Fajne. Bartek 12. O nie. Czemu to robisz, Iwonie? Czemu to Iwonce zrobiłeś? Bartek 12. Pyr. Elo Paweł. Pyr. 4 złote. Pyr. Ja nie wiem. Powinniście coś nowego znaleźć, a nie pyr. Coś nowego, świeżego. Zabiłem dwie osoby. Nie mam żadnego pojęcia w jaki sposób. Nawet się na nie kampiłem. Nic nie robiłem, po prostu sobie przejechałem na spokojnie. Luzacko. Powolutku, pomalutku. A oni mi tutaj nagle się wtranżolili bezpośrednio w tarczę. Wjechali mi tutaj nieładnie, no ja nie wiem, naprawdę. Punkty mi tu rozdają. O, proszę, Berbert kogoś dorwał. Złośliwa bestia normalnie. Cóż on wyprawia? Cóż oni wyprawiają? Okej. Dobra. Spokojnie, jest zielony. Chodź, zielona mordko. Coś ci pokażę. Chodź, Berbert, pokażę ci kotki w środku. Holender, jasna! Zbugowałem się, nie mogę się ruszyć. Źle, 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 bardzo źle. O nie. Czekajcie, musimy to wygrać. To jest do 3 razy sztuka podobno. Mogę dać do 2 razy sztuka, bo to nie będzie tak łatwo wygrać. O, chyba Berbert wygrał. Aż się muszę napić. To nie jest wyścig, to jest ostra bitwa, zacięta bitwa, słuchajcie. To nie jest zwykły wyścig. To jest brutalna rozgrywka na motocyklach. Przywal w ścianę i giń. Dokładnie tak. W coś ten sposób, mniej więcej. Mniej więcej, żeby nie było. Słuchajcie, słabo mi idzie. Drugie miejsce mniej więcej miałem. Więc ja zakładam okularki cheaterki. Załączam okularki cheaterki, niech analizują mi tutaj całą sytuację. Może się teraz uda. O! Biust! Łapie biusta! Jest! Mam biuścik! Ładnie! Znaczy ten, turbo. Aaaa! Czuję tę moc! O, zielony się zabił. Jeszcze nie zdążył punktów złapać, a już się zabił. Wiesz ty co? Pewnie się speszył jak ten, jak zabrałem mu punkta. Jak mu zabrałem biusta. To pewnie się przykro zrobiło. I powiedział, nie, tak nie mogę żyć. Zabije się. Ehe. Czekajcie, bo tutaj ostro walczą. Tam zielony, tu różowy, tutaj gdzieś fioletowy ciśnie. Okej. Gdzie jedziesz? A, czekajcie, zielony jest u góry, dobra. Panie fioletowy, dzień dobry. Weź pan się zabij. Czemu się nie chce zabić? Ja muszę kogoś tutaj... Ja tu będę teraz cisnął, słuchajcie. Nie, ja tu idę teraz na maksa.
Zobaczmy, co ten fioletowy tam kombinuje, no. Czekajcie, zielony jest, o. Spokojnie, 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 fioletowy tam jeździ. To ja się... Gdzie jest różowy? Różowy nie żyje, czy co? Nie zrespił się? Wyszedł z gry, nie zauważyłem nawet. Bobo! No elo, Pawełek, pozdrowisz i daj mi ten fotel! Bobo! To jest kwestia losu, nie mogę nic tu więcej zdziałać. Bobo, no elo, Pawełek, pozdrowisz i daj mi ten fotel XD 5 zł. Ale dzięki za donację, poznałem cię bardzo gorąco, Bobo. Oj, nie przeczytałem. Ale teraz nie przeczytam, bo nie jestem w stanie wyjść teraz tak... kurczę. O! Jak on to przeskoczył? Oszukista! Co to miało być? No nie, no panie! Zabił się, Berber cię zabił, widzieliście? Powiedział, nie, nie dam ci punkta! Umieraj! Aaaa! Mamy to! Dobra, słuchajcie. Dobrze nam idzie. 1-1. Różowy się wycofał z gry. Nie wiem dlaczego. Albo mu wywaliło neta, albo powiedział, koniec, idę odrabiać lekcje. Może jednak te drugie, albo te pierwsze. Panie Berbert, jak pan to przeskoczył? Widzieliście, znowu oszukał system. Mnie to się kompletnie nie podoba. Tak się nie robi. Wolniej. On tu chce mi zrobić krzywdę. Dobra, czekajcie. Jest 1-1. Ja tego tak nie zostawię. Ja tego tak nie zostawię. Powinno być nas trochę więcej. No nie, no panie. Mocium, panie, co pan robisz? Zielony! No i dałem mu punkt. Donacja, kiku, pyr, pyr, pyr. O kurczę, zabiłem się. Klekusz, parujemy Iwonkę, panie Pawle. Pyr, 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 4 złote. Dzięki! Iwonka również dziękuję, także pozdro. Łapka dla ciebie. Tak jest. Dobra, słuchajcie. Coś tu się dzieje złego. Coś tam u góry sobie jeździ. O, ja chcę tego biusta tutaj, dajcie mi biusta. Ups. Pyk, mamy. Aaaa! Ha, ha! No i co jest, no fioletowe, nie umiesz się bawić, no. Panie Berbercie, pan się nie umie bawić, tyle panu powiem. O! W ostatnim momencie się tutaj wykręciłem. O, czekajcie, jest tutaj turbosz. Patrzcie, tutaj mam specjalne znaki rozpoznawcze, o. O, czekajcie, nie wiem czy to widzi, patrz pan, tyle panu pokażę, o. Słuchajcie, prowokuję właśnie tych swoich przeciwników w ten sposób. To jest istna prowokacja, prowokuję, żeby atakowali. Ale nie chcą atakować. On mi fakulca pokazał! Ludzie! Jaki zły normalnie! Atakuj mnie, no chodź, atakuj, no. No chodźcie, fokusujcie się, no, fokusuj... O kurczę! Nie no, to się tak nie robi. Bo co, bo fakulca pokazałem? Brzydkiego? O, i koniec rundy. O nie. O nie. Nic nie widziałem przez te okulary. Kompletnie nic nie widziałem. Widziałem tylko wybuchy.